Panie Boże, proszę powiedzieć, czy pan minister, wiceminister Kowalski mówi, za co wybudujecie tą drogę 61? Za jakie pieniądze? Za pieniądze budżetowe oraz pieniądze europejskie. Przypomnę, aby program budowy dróg krajowych mógł zostać przyjęty, musiała nastąpić także pozytywna opinia Ministerstwa Finansów. Przypomnę, na ten program jest przewidzianych 107 miliardów złotych. W związku z powyższym to nie jest program papierowy, to jest program, za którym stoją projekcje finansowe Ministerstwa Finansów, rządu i stosowne zapisy budżetowe. Bo ten sam wiceminister, odpisując na interpelację pana posła Kołakowskiego, mówił czy napisał o tym, że na razie nie ma wskazanego źródła finansowania. Ponieważ nie ma wskazanego źródła finansowania odcinka S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczecin. Oczywiście, ale to jest prawdziwa odpowiedź, ponieważ źródła finansowania są dwa. Albo budżet państwa, albo środki europejskie. I można powiedzieć, w momencie, kiedy projekt trafia do realizacji, kiedy są ogłoszane przetargi, wtedy, mówiąc krótko, decydujemy, w jakiej proporcji inwestycja jest finansowana ze źródeł budżetowych, a w jakiej będzie możliwe wspieranie tego, czyli mówiąc krótko, z funduszu drogowego, a w jakiej ze środków unijnych. Natomiast deklaracja, projekcja finansowa, zobowiązanie Ministerstwa Finansów i rządu mówi o kwocie 107 miliardów złotych przeznaczonych na realizację tego programu. A jakby to powiedzieć, wszystkie unijny projekt, czy największy projekt unijny na budowę dróg w Polsce, to jest program infrastruktura i środowisko. Zgadza się? Zgadza się, tak, absolutnie. Ale mówimy wyłącznie o programie ze środków unijnych. Tak. Pieniądze z tego projektu, droga jest 61 miała być budowana z tych środków. Takie były zapewnienia rządu, takie były deklaracje. Natomiast pieniądze drogowe z infrastruktury i środowiska na lata 14-20 zostały już podzielone. Wszystkie. Jeżeli mógłbym jeszcze raz powtórzyć moją odpowiedź. Mamy we wrześniu przyjęty i zachęcam do lektury tego dokumentu. Nie został opublikowany. Przepraszam najmocniej. Program budowy dróg krajowych. Ja służę, jeżeli pan redaktor będzie tego potrzebował, to służę jeszcze dzisiaj linkiem do tego dokumentu. Być może jest kłopot. Być może jest kłopot ze znalezieniem tego, ale to ja w tym z całą pewnością dopomogę, ponieważ ten dokument został przyjęty przez rząd, on przeszedł przez komitet stały i on, że tak powiem, nie jest dokumentem w jakikolwiek sposób utajnionym. On jest dokumentem absolutnie jawnym, dostępnym. To jest decyzja rządowa. Więc jeszcze raz powtórzę. Obowiązuje od bodajże 9 września, o ile dobrze pamiętam, datę, czy 8 września, tak, od przyjęcia przez rząd tego programu. To jest obowiązujący dokument dotyczący programu budowy dróg krajowych. I to jest dokument wraz z wskazanymi źródłami finansowania i instrumentarium finansowym. To jest dokument, na podstawie którego będzie państwo polskie i rząd Rzeczpospolitej budował drogi krajowe w przewidzianym w tym dokumencie okresie. I to jest, i można powiedzieć, jeżeli zaszły zmiany dotyczące źródeł finansowania, przesunięcia terminów wcześniejszych i tak dalej, to nie jest to nic nadzwyczajnego w procesie inwestycyjnym. Natomiast mówimy o tym, że jest dziś jeden całościowy dokument dotyczący budowy wszystkich dróg krajowych w Polsce i nie ma innych dokumentów. W związku z tym, jeżeli ktoś opowiada o tym, że a kiedyś mówiono to czy tamto, czy to czy wam, to ja przypomnę, drogę S19, ona była, jej nie było na przykład w programie budowy dróg krajowych, a się znalazła z konkretnymi datami i z konkretnym źródłem finansowania. W związku z powyższym, jedynym dokumentem, do którego warto się dziś odnosić, jest dokument przyjęty przez rząd polski i on będzie obowiązujący dla każdego polskiego rządu. Ten minister Olszewski, ten sam, powołujący na ten sam dokument, na który pan się powołuje, twierdzi, że droga S61 na odcinku Ostrów Mazowiecka-Szczurczyn z obwodnicą Łomży zostanie skierowana do realizacji pod warunkiem wykonania dokumentacji, która teraz jest wykonywana i ma być gotowa do pierwszego kwartału przyszłego roku, i zapewnienia finansowania na budowę tej drogi. Tej drugiej części nie ma dotychczas.
Jeszcze raz odpowiadam, to jest nieprawda. Jeżeli w ten sposób pan interpretuje odpowiedź ministra, to jest odpowiedź nieprawdziwa, ponieważ dokument pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych jest dokumentem, który zawiera w sobie zarówno wykaz inwestycji, których dotyczy, harmonogram ich realizacji oraz zobowiązanie finansowe budżetu w wysokości 107 miliardów złotych, które rząd na realizację tego programu przeznacza. I proponowałbym na tym się skupić. Uważam, że to jest dzisiaj obowiązujące prawo w Polsce, a nie, że tak powiem, dowolne interpretacje czy publicystyka uprawiana przez niektórych polityków.